dekstroza, fruktoza, glukoza, koncentrat soku, laktoza, maltoza, nektar z agawy, sacharoza, syrop kukurydziany, trzcina cukrowa. Ciężko to wszystko spamiętać, a tymczasem to wszystko nazwy cukru, które możemy znaleźć na etykietach opakowań i produktów spożywczych. Dlaczego czytam te nazwy? Dlatego, abyście byli Państwo świadomi, że rzeczywiście cukier może przybierać różne nazwy i postaci w różnych produktach spożywczych. Dlatego tak istotne jest czytanie etykiet. Cukier często przedstawiany jest jako taka substancja, która nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie. I rzeczywiście tak jest, ponieważ cukier sam w sobie nie jest na przykład rakotwórczy, natomiast jego nadmierna podaż, czyli nadmierne spożycie, nadmierna obecność w naszej diecie powoduje już wiele konsekwencji zdrowotnych. Nie każda osoba jest świadoma, że ta lista, a także inne nazwy, pod którymi ukrywa się cukier, właśnie w ten sposób przedstawiane są często na etykietach napojów, produktów żywnościowych. Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony jest to marketing, który ma w pewien sposób pokazać nam, że ten cukier w jakiś sposób zbliżony jest do tych takich bezpiecznych produktów. Czasami zastanawiamy się, że cukier trzcinowy powinien być zdrowszy od tego zwykłego, tymczasem jest to taki sam cukier, cukier biały, cukier trzcinowy. Istnieją badania naukowe, które pokazują nam, że niektórzy z producentów na przykład napojów gazowanych, tych, w których znajduje się bardzo dużo cukru, celowo przedstawiają w swoich reklamach produkty w bardzo pozytywnych sytuacjach, to znaczy na przykład dana osoba, która pije taki napój, jest szczęśliwa, znajduje się wśród przyjaciół, wśród rodziny. Te produkty, które są dla najmłodszych osób, zdarza się, że są przyozdobione zdjęciami bądź rysunkami postaci z bajek, postaci z filmów, które są w danym momencie bardzo popularne wśród najmłodszych. Bardzo istotne jest w takiej sytuacji, aby dorośli, osoby świadome, byli czujni i wskazywali dzieciom, co tak naprawdę jest dla nich zdrowe i bezpieczne.